Jesteśmy na obiekcie numer 22, zlokalizowany w miejscowości Skomielna Biała. Jest on częścią budowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku Skomielna Biała-Rabka-Zdrój. Realizowany obiekt posiada 8 potów wysokości od 4 do 25 metrów. Podpory były wykonane etapami wysokości od 8 do 5,5 metra w systemie przestawnym BMK. Obiekt ma długość 285 metrów, składa się z dwóch jezdni. Rozpiętość maksymalna przęsła wynosi 44 metry. Ustrój nosca został zaprojektowany do wykonania metodą odcinkowego nasuwania podłużnego. Został podzielony na 13 segmentów długości 22 metrów. Ustrój nośny jest betonowany na formie szalonkowej w trzech etapach. W pierwszym etapie betonujemy płytę dolną oraz środniki. W drugim etapie betonujemy płytę pomostową. W trzecim etapie betonujemy poprzecznicę. Przy realizacji tego obiektu zdecydowałem się na rozwiązanie dostarczone przez firmę Ulma ze względu na aspekty zarówno technologiczne, ekonomiczne, jak i dobrą współpracę przy realizacji poprzednich inwestycji. Forma szalonkowa ma długość 24 metrów, została zaprojektowana w całości z elementów systemu MK, który pozwala na formowanie dowolne założonej geometrii. Na formie szalonkowej został zaproponowany przez Ulma system samoistnego odspojenia szalunków od wykonanego segmentu stroju nośnego podczas opuszczania podłogi opartej na siłownikach. Rozmurowane zostają środniki oraz sporniki zewnętrzne wykonanego segmentu stroju nośnego. Rozwiązanie oparte jest na specjalnych głowicach mocowanych do belki ślizgowej. Dzięki temu rozwiązaniu czas trwania operacji ustawiania formy szalonkowej segmentu z inwentaryzacją geodezyjną zajmuje około 3 godzin, natomiast czas trwania operacji rozmurowania formy szalonkowej zajmuje około 30 minut. Wewnątrz skrzynki została zaproponowana szuflada. Jest to deskowanie wewnętrzne, oparte na spornikach wraz z rolkami, dzięki czemu możemy szufladę przemieścić poziomo z wykonanego segmentu na formę szalonkową. Czas trwania tej operacji zajmuje około 6 godzin. Dzięki tym rozwiązaniom jesteśmy w stanie realizować prefabrykację segmentu w cyklu 7-dniowym. Współpracę z firmą Ulma oceniam bardzo dobrze. Projekty technologiczne są konsultowane z wykonawcą na każdym etapie realizacji. Dział projektowania proponuje rozwiązania sprawdzone, dopasowane do wymagań budowy oraz akceptowalne dla wszystkich stron procesu budowlanego. Mogę polecić firmę Ulma innym wykonawcom realizującym inne obiekty mostowe.